tej historii jedno jest pewne. To opowieść o człowieku, który nigdy nie grał drugich skrzypiec. Od najmłodszych lat, gdzie by się nie pojawił, zawsze potrafił wszystkimi dyrygować. I choć blisko było, by tak jak rodzice sobie tego wymarzyli, dyrygował największymi orkiestrami świata, on wolał pracę ze sportowcami. Był szefem w gronie kompanów, brylował na salonach. Nie możemy iść dzisiaj do kina, dozwolone od lat... Był mistrzem pierwszego kroku tanecznego, któremu oprzeć nie umiała się żadna kobieta. Pewnie gdyby, jak to się zapowiadało, pozostał dyrygentem, to wykreowałby największe muzyczne gwiazdy. Ale że wybrał dyrygowanie orkiestrą sportową, to spod jego ręki wyszło wiele sław polskiej sztangi.